Robimy to cały czas. Z każdym wdechem i wydechem. Próbujemy uchwycić esencję naszego życia. Zaznać spokoju, przyjemności, szczęścia. Odnaleźć ukryte w gąszczu myśli znaczenie. Nasze gumbao. Czasem wydaje się, jakbyśmy je gdzieś zgubili, zatracili. Zostawiliśmy gdzieś daleko w dzieciństwie, młodości. Odgrzebujemy więc przeszłe doświadczenia, głęboko wzdychając nostalgią. Na pewno zostawiłem to tam. 5, 10, 15 lat temu. Romansuję z przeszłością. Nie, to nie tak. To nie może być tak, że jesteśmy niewolnikami wiecznie niezakończonego romansu z przeszłością. Przecież żyjemy na co dzień tu i teraz. Przeszłość poza wyobrażeniem nie istnieje. Mamy więc do dyspozycji coś zupełnie nowego. Tak samo tajemniczego jak 5, 10 czy 15 lat temu. Wracam tam, skąd zacząłem. Do początku. Zawsze na początku drogi. To się chyba nigdy nie kończy. Wydaje ci się, że dokądś doszedłeś. Dopłynąłeś do brzegu. Ale na horyzoncie zaraz czekają na ciebie nowe wyzwania. Tak jest i tym razem. Wypływam. Wraz z tym tekstem, gdy to piszę, podróżuję po swojej głowie. Skanuję, co tam jeszcze zostało. O czym jeszcze nie mówiłem. Jakiego znaczenia sam nie odkryłem. Trochę czuję się, jakbym pisał recepturę na dobry budyń. Czemu budyń? Bo smakuje to trochę jak kleista masa czegoś ciepłego i smacznego. Możesz zadać sobie pytanie. Jaką wartość wnosi to do tego filmu? A no właśnie. Taką, iż tak samo jak chcemy, aby nam budyń smakował i taki ma sens dla nas jego egzystencja. Podobnie chcemy, aby nam życie smakowało. I to składa się na jego sens. Sens życia to smak życia. To zbiór wszystkich doświadczeń. Czasem smacznych, a czasem obrzydliwie paskudnych. Ale w sumie stanowi to pewien zbiór czegoś, jakichś cech jakościowych, które przepływają przez nas. Przez nasze względnie jedno ja. Siedzące w centrum, próbujące odnaleźć siebie, jakby zapomniało, że samo jest tym, kto szuka i czego szuka jednocześnie. Gubimy się więc w tych codziennych doświadczeniach niczym dzieci w piaskownicy. Zapominamy, że to tylko gra, zabawa, że w sumie to nie jest ani realne, ani namacalne. Zapominamy, że każde jedno doświadczenie jest chwilowe. Wypływa niczym fantom z przestrzeni nicości. Eksploduje jak fajerwerki i znika w próżni. Chcielibyśmy trzymać się tylko tych dobrych chwil, lecz czas, ten, którego nie ma, bo jest tylko teraźniejszość, a jednak istnieje jako ta jedna z tajemniczych substancji, która pcha to wszystko do przodu. Do przodu, no właśnie, dokąd naprawdę? Czym jest ten przód bez tyłu i dlaczego poza jutrem, poza kolejnymi celami do osiągnięcia, marzeniami do zrealizowania, problemami do rozwiązania. Nie umiemy go określić. Nie wiadomo. To taka nieznana, niepoznana, niedefiniowalna, pusta próżnia, umykająca wszelakim wyobrażeniom, iluzjom, percepcjom. To jest to, co mam z przodu. Ale brzmi to zbyt przerażająco. Dlatego ukradkiem próbujemy chwycić się tego, co mamy z tyłu i uznać bezczelnie, że jest to to samo, co mamy z przodu. Przynajmniej próbujemy, bo doskonale widzimy, iż nie da się tego zrobić w pełni. Nie można przodu zastąpić tyłem, tak jak tyłu nie da się zastąpić przodem. Istnieje natomiast w naszym ludzkim doświadczeniu coś, co katalizuje ów problem i tworzy pomost między jednym a drugim. To wieczne teraz. Nieskończone, bezczasowe, wypełniające wszystko, teraz.
zawieszone w czasie między przodem i tyłem, jednocześnie zawierające się i w jednym i drugim, pozwalające rozkoszować się takim podróżnikom jak ty i ja, tym właśnie budyniem. Możemy robić temu zdjęcia, możemy próbować zatrzymać to dla siebie, pisząc w pamiętniku, ale i tak postępujący progres lub to, co nazywamy czasem, nie pozwala nam się delektować tym przez wieczność. Możemy dotknąć tej wieczności, polizać wierzchołek góry lodowej składającej się z ekstazy nieskończonej wieczności, ale nie możemy jej sobie zawłaszczyć, zatrzymać i powiedzieć: to jest moje, to nie jest twoje, to jest dla ciebie, podpowiada serce. Zresztą po co ci aż tyle? Po co ci tyle rozumieć tego wszystkiego, kiedy nie masz tyle czasu, energii i chęci, by skosztować tej teraźniejszej miłości, która wypływa z nieskończoności? Po co trzymasz się tych wszystkich błyskotek, kiedy odwracają one twoją uwagę od cudu istnienia, jaki nosisz w sobie? To nie ma sensu, mówi umysł. I milczy, sięgając po kolejną łyżkę budyniu. Oczywiście, że nie ma sensu. Gdy ludzie myślą, że szukają sensu, tak naprawdę mają na myśli doświadczenie życia jako całości. Nie tylko fragmentu. Nie tylko to, co jest z przodu lub z tyłu. Chcą wskoczyć w to, co jest, teraz. Rozpłynąć się z totalnością doświadczenia. Zapomnieć o upływie czasu. Zatracić z tym, co robią i rozpłynąć przeszywającej każdą komórkę ich ciała. Ekstazie.